Przynajmniej będę wiedział, czy warto od nowa, od samego dołu to eksplorować po przesunięciu tych wszystkich dziwnych rzeczy. To nie tu się wchodzi do góry. Jak tu jeszcze... A, nie ma. Na pewno piętro wyżej jest, nie? Tam, gdzie ten gościu w środku stoi, ała. O, tutaj. I tu po prawej jest item do zgarnięcia. I on jest chyba warty uwagi akurat. Tak. Ała. Ale poza nim chyba nic nie jest tutaj. Więc idźmy od razu wyżej. Tylko czekaj, ja nie wejdę wyżej. Chyba, że tu się teraz coś odblokowało? Nie. Nogi Jezuska są tam. Więc ja na niego nie skoczę nawet. Dobra, spokojnie. Kurwa, gonią mnie ze wszystkich stron. Ja żartowałem, chłopaki. Ała. Żartowałem. Ała, ała, ała. Nie tak. A, fuck. Siup. O Jezu. I zacznijmy teraz od tego trzeciego piętra, bo tu już wyżej nie wejdę sam. O Jezusie. Siadaj. No więc... Magazyn trzecie piętro. Ty, a jakbym na przykład wszedł na górę, pociągnął za dźwignię i przy żadnej łasce nie usiadł? Dziękuję, dziękuję. To jak ja wejdę do góry, jak już mi się... A nie, no właśnie. Wejdę do góry, nie usiądę przy żadnej łasce, pociągnę dźwignię, więc te wszystkie... te stópki, po których muszę przejść, żeby wejść wyżej, się ruszą wyżej, a ja nie będę mógł wejść wyżej, bo nie będę miał teleportów. Jak zejdę z powrotem na dół. Będę miał grę softlockowaną, czy nie? Nie mam pojęcia, ale to mnie teraz będzie męczyło. Dobra, więc tak, tu są teraz nogi Jezuska. Nawet jak po nich wejdę, to nic tam nie zdziałam. Tam jest głowa kozła, na której byłem? Czy nie? Nawet jeśli nie, to pytanie, jak tam to kurwa dojść. Bo to, że tam to jest po prawej stronie, tam o, to nic nie znaczy. Teoretycznie tak, ale może jest wejście gdzieś. No właśnie, teoretycznie. Bo to byłoby dziwne, jakby dało tak się gry softlockować, nie? Bo bez Mesmera nie przejdziesz DLC. O Jezu. Jak ja ciebie kurwa nie lubię. No te spele są tak z dupy. Miałem nadzieję, że spadnie i się zajebie. Nic nie zrobił, nie? Nie, dobra. Jedyne miejsce, gdzie może się coś takiego stać, więc raczej nie. Właśnie nie byłbym... Nie, no nie wiem, no... Wątpię, że FromSoft by tak grę zaprojektował, żeby dało się ją softlockować, nie? To by było dziwne. Tu nie byłem. To jest dla Ansbacha, nie? To pamiętam akurat. Co, kozioł jest teraz po tamtej stronie? Ale jak mówię, idę na różki, nawet to się nic nie stanie. A, bo ja po tych różkach wchodziłem tam do góry już. Kurwa... No i to jest to, ja nie wiem, czy ja to całkowicie zeksplorowałem znowu, po raz kolejny. Ale idę do góry. Nie mam ochoty ani siły. Może jeszcze z tego szóstego piętra sobie popatrzę, czy coś się zmieniło, ale... A czekaj. Tam było... A nie, tam jest za nisko. Chuj. Jebać, idziemy dalej. Mogę stąd zobaczyć, czy coś się przy tym kolesiu zmieniło. Ludzie, ja się dropiłem w dół. Nie, nigdzie indziej nie pójdę. Tutaj ten kozioł był chyba zawsze, nie? Czy to był przedmiot? Co ty pierdolisz? O Jezu. Tyłek, niech będzie chwała. No to nie ma nic. Nothing. Tu była dźwignia, ją pociągnąłem i dosłownie wszedłem na to, nie? I dosłownie jestem w tym momencie nad tym kozłem, o którym mówiłem, że fajnie byłoby na niego wejść, zobaczyć, co jest dalej. Więc... Kurde, chyba... Chyba już wszystko. O Jezusie Maryjo. Na tym piętrze przynajmniej. Dobra. Czyli tak, mamy dojście do Mesmera. Dojdźmy sobie aż do bossa, co? Dojdźmy sobie aż do bossa i pójdziemy na dół. Czy to już jest boss tutaj? To jeszcze nie jest tu. Czy to jest tutaj? To jest tutaj? To jest tutaj, nie? To już jest Mesmer tutaj. To na razie go dzisiaj nie chcę jeszcze. Dziwne, a zabicie One Hit Priscilla w DS1 to kto zrobił? One Hit Priscilla w DS1? Czemu One Hit? Ja nie zrobiłem na pewno, nie wiem kto. Ale pewnie coś zrobię, no bank. Daj sobie mi się szczać. Tepam się, idę się odlać. Bo tutaj mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia, nie? Tu jest winda w dół chyba, więc nie pamiętam, gdzie ona prowadzi, więc nią sobie pojedziemy. Plus Ansbach. Nie mam pojęcia, jaki wpływ na mój progres mają questy na późniejszą walkę, więc chciałbym oddać ten quest item Ansbachowi, który mam dla niego. Bo on gdzieś tutaj się kurde kręci na tym parterze. Partyrze. Ej, a to jest co? Co ty gadasz? Ja tego nie widziałem wcześniej.
To jest po prostu przejście w to miejsce, w którym już byłem. No i fajnie. Czy potrzebne? Tak średnio. Jesteśmy dosłownie pół metra od miejsca, w którym zaczęliśmy, nie? Tutaj. No może nie pół metra, dobra. Tu jest winda. Ale gdzieś tu na parterze jest jeszcze ten Ansbach. O. Ja bym sobie chciał go kliknąć. Prawie, że One Hit Pristilli softlockuje grę? Co ty gadasz? Hech, beka. To nie słyszałem, ale to jest DS1, nie? Tam to jest... O, stare dzieje, stare dzieje. Gdzie Ansbach nie powinien stać tutaj? Powinien, nie? Poszedł sobie. Pewnie dlatego, że pogadałem z tą babą na górze. Kurwa. Czy on do niej wrócił teraz? Poszedł do niej? Ała. Bo ona coś mówiła o Ansbachu. Tu jest winda, to zaraz windą. Ała. Zresetujmy to gówno. Tak, biłem Midrę. Midra? On ma Midra? Biłem go, jak najbardziej go biłem. Jest ciężki jak dla mnie, ale nie był najcięższy na pewno. Bywały cięższe. Nie, nie ma tutaj Ansbacha. No to chuj, idziemy na partę z powrotem. Jest ciężki, ale nie jakiś bardzo ciężki. Parę osób, które tutaj na czacie bywa czasem, mówiło, że całkiem prosto sobie z nim poradzili. Dobra, winda. Spierdelamy. Ja nie pamiętam, gdzie ona prowadzi. A! Ja mam o mamo? O mamo. Czy nie mam o mamo? Mam to. Jak wygląda o matko? Emotka. I skąd się ją bierze? To jest to? Nie, to jest modlitwa. Nie wziąłem o matko. Skąd się bierze o matko? Kurwa, no emotki będę jeszcze szukać. Zbudź się. Zbudź się. O mamo. Wioski z garami? W wiosce z garami, tak? Okej, okay, dobra, spoko. Czyli tam mam ten teleport teoretycznie, nie? W wiosce Bonny. Wioska Bonny. Bo niedługo będziemy... O mamo, jak wezmę, to będę miał dostęp do dzika, nie? Do pana dzika. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu, ale tak naprawdę, no mój power level już nie wzrośnie jakoś znacznie. Więc być może zaczniemy go już klepać tak naprawdę. No tu jest dropdown. Ale ten dropdown się zapętla, prawda? Ja nim wrócę sobie. O! O! Nie ma więcej? Nie ma więcej. Bo tu się idzie rzeczywiście niżej, prawda? Czy to jest to samo miejsce, gdzie dropdown by mnie zrzucił? Czy ja tędy wracam dropdownem? O Boże, obaj mnie zobaczyli. No... To jest to samo miejsce. No daj mi się zabić. Potomku Aleksandra Wielkiego. Ty, to może przy okazji ja tu znajdę jakiś wielki dzban, nie? By mi się przydał. Potrzebuję jednego. No, pchnięcia nie są za dobre na dzbany. Ten kutasiarz jest skurwiały straszny. Usłyszał mnie, serio? Już na mnie spela kastuje gówniak. Uwielbiam... O, mam tęczówkę nową. Uwielbiam tańczyć z tą bronią. Na takich gównianych mobach. Duży, piękny garnek, pięknie. To mi się przyda. Tego będę potrzebować. Craftujmy sobie od razu nawet. To. Bo będę chciał obudzić hopa, nie? Będę chciał obudzić hopa. Budzimy śpiocha. Jest i to miejsce, no. Czy ja się cieszę, że ono tu jest? Kurwa, no niezbyt. Niezbyt. Małymi drzwiami, nie? Drzwi dla małych ludzi. Dla ludzi małej wiary. Czekaj, gdzie się tędy idzie? To już wiem, że tu można na konia wejść, tak? Tak? Jak to byłem? Pierwszy raz to nie miałem pojęcia całkowicie. I próbowałem tędy przebiec, co było złym wyborem. Przez to, co zaraz się będzie działo. Już się dzieje. Deszcz ognia, kurwa. Który mnie goni po prostu. O! Nie
Nienawidzę go. Tylko dwa ataki? Myślałem, że będą trzy. Okej. Pięknie. Pięknie. Nie umarłem, więc pięknie. Jak widzę przed ścianą jakąś jakiś znak, jakąś wiadomość, od razu automatycznie napierdalam w tą ścianę. Gdzie ja jadę? Ja nie pamiętam. Jadę jeszcze wyżej, tak? Czy nie? Z powrotem do magazynu? Teoretycznie. A, ja tędy tutaj dojechałem! Ty kurwa, to czekaj. Jak się dociera do... tutaj z powrotem? Ja nie pamiętam, jak dojść do dzika teraz. Muszę na pewno znaleźć to miejsce, gdzie się wszystko spuszcza wodę, nie? Ale gdzie się spuszczało wodę? Ja pierdolę. Ktoś pamięta z was? Czy ja muszę po prostu od tej strony podejść? I jak ja tu w ogóle doszedłem? Pójdźmy do tej wioski. Wioski Bonnie. Od tej nic nie da. Tu gdzieś powinno być o matko. To jest o matko, czy nie? Nie. Where o matko? Czy o matko leci z moba któregoś? Nie. O matko nie jest w wiosce? Jest za wioską? Na jej obrzeżach. Ale mówimy o tych obrzeżach tutaj, czy nie? Northeast. Że gdzieś tam. Nie mogę przejść. Są tu jakieś dzbany jeszcze? Ja nie potrzebuję jakoś mocno, ale... jak będą, to się nie obrażę, nie? Northeast, niedaleko krawędzi. Ale jeszcze po stronie wioski tutaj? Czy... za mostem? Na obrzeżach wioski jeszcze. Okej. Pod drzewem czy nie? Nie, nie wiem. Tak, pod drzewem. Tak czy nie? Tak, o matko, dobra. Bo o matko potrzebujemy właśnie, żeby odblokować sobie dzika. Tylko nie pamiętam, jak się do dzika dochodzi. Całkowicie. A do tej zatopionej wioski idę tędy właśnie, nie? Znaczy wioski, do tego zatopionego fragmentu donżonu cienia. O, tak powiem. Zatopiony fragment donżonu cienia. Tędy. Bo ja rzeczywiście muszę przejść przez to tutaj przejście, nie? W skale jakby. Now I remember. A gdzie jest jakiś... bo jak grałem pierwszy raz, to... ludzie na czasie mi mówili, że są dwa miejsca, gdzie mogę o matko użyć. Gdzie jest to drugie? Chyba sobie zgooglam zaraz. Bo jedno na pewno jest o dzika, a drugi nie mam pojęcia. Oh mother. Czy ja nie mogę... nie ma czegoś takiego jak oh mother na tym? Na Elden Wiki? Oh mother Elden Ring. Znam tylko... właśnie ja też znam tylko jedno. Location. To wiemy, że to jest. Bonnie Village, bla bla bla. You can use in front of Marika in the Shadow Keep back gate site of grace. You can head there, bla bla bla. Ale tu nie ma. Nie ma napisane. Nic, żeby było więcej. Bo to wiemy, nie? Oh mother gesture location. On zrobi całą drogę w tamto miejsce, czy nie? A nie, to jest lokacja samego gestu, kurwa, ja chcę... how to get and use. Location, gdzie użyć. No tu to wiemy. Kurde, chyba że mnie strollowali na tym. Oh mother, i nagle 18 plus filmiki wyskoczą. Chyba że mnie strollowali na czacie. Jest tylko w jednym miejscu użycia. No tylko tu pokazują, nie? Tylko tu pokazują. No to chyba troll był jakiś. To musiał być troll. Nie ma opcji, nie? Żeby było inaczej. A to jak się odkrywa? A, bo to muszę zejść tym a właśnie, ten dungeon jest pojebany. Dobra, na razie idźmy tutaj, skoro już tu jesteśmy, nie? Czy mnie tu jakieś skibidi fragmenty po drodze czekają, czy nie? Nie. Dosłownie zero. Ale możemy rozpocząć questa tego. Katedry, nie? Bo tam będzie też wizerunkowy boss. Te palce, kurwa, pojebańce. Tam to naprawdę nie wiem, jak niektóre ataki dożować. Ani trochę. Jak tego kręcioła robi helikopter na przykład. Hello! Don't mind me, ja sobie tylko przejdę koło ciebie, kolega. Okej, okay. Tym sobie wal atakiem, tylko nie rób mi tego kręcioła pojebanego. Od tego ucieknę. I przy okazji mogę pokazać tym, którzy nie wiedzą, którzy jeszcze nie widzieli, jak łatwo odblokować ten... jak łatwo odblokować te nowe, zablokowane wiatrowe pierdalacze. Ale się podjarał, ta. Zobaczył mnie i się podjarał. Zacząłem ten quest i w jeden dzwon zadzwoniłem, powiedział, że to nie ten. Tak! Mi to samo powiedział. I później trzeba znaleźć drugi dzwon. There are actually two bells of awakening, a tak naprawdę są trzy, nie? Jak macie ten wiatrowy jebywacz, kto jeszcze nie widział tej zajebistej opcji, będę ją pokazywać przy każdej okazji jak mogę. Jak macie szakle Moga albo Margita, robicie siup i cyk. To jest tak dobre, że nie trzeba tego kurwa używać. Uwielbiam. Ten loot jest chujowy tutaj akurat, bo to jest jakaś armata, ale... armata rabata. Oho!
Czy mieliśmy disconnecta na streamie, czy nie? Od 3 godzin szukam ostatnich 3 fragmentów sraka daka, przeszukałem wszystko i nic. Oj. No boli. Ta druga dodzwona, o matko. Dudna w chuj, generalnie. Chyba, że chodzi ci o to, że cię ciągle z mounta zrzucali na przykład. Ale tak, to ja się zanudziłem na śmierć podczas tej drogi, szczerze mówiąc. Bo tam był jeden boss i w sumie tyle, tak naprawdę, nie? Stun, no właśnie. To, że oni zrzucają, to rzeczywiście jest chujowe, ale tak poza tym to mega nudna część świata. Tu się kurwa nic nie dzieje, nie? Nic się tu nie dzieje w tej części. Przeklikamy go i idziemy dalej. Jest boss, ale powtórka z podstawki, nie? Więc taki zapychacz bardziej, aniżeli boss. Znaczy, no ma boss bara, ale jest no. Wiadomo, o co chodzi. Przeklikam, bo nie wiem, jak długo muszę z nim gadać. Dobra, git. Skrzywdzić chłopca, kurwa, ja już wiem, jakiego on tam ma chłopca, nie? Ja już wiem. Hello. Git. Przegadane. Trzeba podzynzolić w dzwon. I 2 reskinów na kuniach, tak, ale nie, ja mówię konkretnie o tym odtąd dotąd, nie? Kunie są chyba tutaj jeszcze, tu na tej dróżce dosłownie. Ten Dio, nie? A mi chodzi ten tutaj, taki, ten dynks, ten kutas, kurwa, zwisający. Że on jest mega sleeperem. Miałeś 3 koniów? Jakim chujem? 2 jest tam koniarzy. Chyba, że po jednym na przykład poszedłeś sobie resta zrobić, to wtedy pewnie się zrespili, bo oni chyba mają taką samą, mechanikę jak 2 koniarzy przy Altus, nie? Przy wejściu do stolicy. Że jak zabijesz jednego i później się usiądziesz podleczyć, zresetować, to obaj się zrespią. Musisz obydwu za jednym podejściem zabić. A no właśnie, to jest to. Że się podleczyłeś po drodze. 2 jest tarczami, 3 z pochodnią. Co wy gadacie? Jest 2. Jeden z pochodnią, 1 z tarczą. I jeden nie daje w ogóle runów. Dopiero jak drugiego zabijesz, to dostajesz 120 koła. Nie miał boss HP, tylko jak mob. Nie wiem, aż będę musiał sprawdzić, jak tam dojdę bez kitu. Bo ja jestem prawie pewien, że miałem 2 tylko. Jednego właśnie z pochodnią, a drugiego z tarczą. Ja zbłądziłem, poszedłem w bok niepotrzebnie, nie? Bo ja chcę iść w to miejsce. Pode mną. Kurwa, no za wysoko jestem teraz. Widziałem 2, ale po resecie po drugim nagle pojawił się 3. Czyli zabiłeś jednego, zrobiło się reset i było 3? Tak po prostu? Znaczy było z powrotem 2 i liczysz 3 razem z tym jednym poprzednim, co zabiłeś. To jest inwazja, czy nie mogę na konia po prostu? Nie pamiętam już. Nie mogę na konia, okej. Okay. Siemanko, Floyd, dobry wieczór. Zabiłem jednego, reset, został starczą. Zabiłem, reset, pojawił się kolejny, starczą, nic nie dał. A w taki sposób, ale nie było 3 naraz. Nie było 3 naraz. O to mi chodzi. 3 naraz nie było, okej, okay, no właśnie. Ty może dlatego ja widziałem 2, bo ja ich zabiłem obydwu za jednym życiem, że tak powiem, nie? Bez resetowania. To w takim razie understand. Gdzie tu się dalej szło? O kurwa, nie chcę cię bić, ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Na szczęście to miał mniej HP. Kurwa, ale byłem zawiedziony mega, strasznie. Jak zobaczyłem, że to jest duch owrzodzonego drzewa znowu. Byłem tak zawiedziony. I tu 2 duchy owrzodzonego drzewa. Z tym, że któryś z nich chyba dropi talizman, nie? Na resisty któraś fajna. Więc może warto byłoby go klepnąć. O kurcze. He. Tamten item jest chyba niewarty uwagi, nie? Z tego co pamiętam. I teraz tak. W którąś stronę jest dźwignia do spuszczenia wody, nie? Ale w którą? Przepraszam, krabiku. Ja nie wiem, czemu to zrobiłem. O właśnie. I ja temu gościowi... Nie ma tu gościa u mnie. Czy to powinien być gość? Czy to nie tutaj? Czy w innym pokoiku? Chyba w innym pokoiku. Był przy tych zamkniętych drzwiach? Leżał tam? Serio? Nie zwróciłem uwagi całkowicie. Daj mi go zabić po prostu. U nie! On w pokoiku osobnym był. Masz zamknięte, no właśnie. Ale czekaj, czyli nie mam klucza. Skąd ja na moim pierwszym przejściu znalazłem klucz? Tędy się idzie wyłączyć wodę, nie? To pójdźmy tu od razu. Bo tu będzie woda i skrót. Nie patrzyłem pod nogi, kurwa. Nie patrzyłem pod nogi.
też nie pamiętam skąd ten klucz, no właśnie. Znaczy, mnie tam nie jara to, że chciałem zobaczyć co po prostu mi dała, jak dam mu to drugie oczko, bo ja mu dałem oczko jasną tęczówkę mu dałem. I to za to zostałem summona, więc chciałbym mu dać właśnie ciemne oczko, bo mam jedno. A, z jednego z tych obrzydzonych drzew leci chyba oczko, nie? Ciemne. Ja chyba czarne i znikł se. Znaczy u mnie też zniknął, nie? Tylko, że zmienił mi się w summona. Dostałem item summona po prostu. Kurwa. No nienawidzę ich. Nienawidzę tego opóźnionego ognia. Itemy mi dasz jakieś chociaż? Za ciemne są bronie, za jasne summony. No właśnie, bo dałem ciemne oczko. A ile w ogóle może tych? Ile jest NPC-ów do oddania? Bo ja znalazłem dwa na moim pierwszym przejściu. I dałem oczko ciemne tej Jolanie. Dostałem jej katanę, nie? Dwa chyba, czyli Jolana i ten typek tutaj, tak? Okej, to dobrze. Że tylko dwa. Z Jolany ja i tak chcę tam, i tak chcę tą katanę, bo ona ma skalowanie bez deksem i całkiem ładnie wyglądający Ash of War. Nie podświetlił się, nie? To nie ma do luta. Dobra, jeszcze raz. W lewo, kurwa. Teraz, żebym nie spadł tylko. Gdzie to było tutaj? Jeszcze są wiadomości, nie? Żebym zauważył. Trafiłem na ten jej Ash of War na PvP? Jaki jej? Kogo? Aha, ten Ash of War z tej katany. On ładny jest, takie jakieś fioletowe cięcia. Taka, kurde, mini malenia bym powiedział, nie? Mini malenia. Fioletowa. Ładnie to wygląda. Czarne? One nie były takie bardzo ciemnofioletowe? Tak mi się wydaje. A może w jakimś takim dziwnym oświetleniu to było? Możliwe, szybko zginąłem. Byś widział Ash of War z tej broni Midry, takie OP gówno, grabuje cię i one-shotuje. Ja widziałem chyba Ash of War z każdej broni, z każdego bossa, ale nie pamiętam jak wygląda z Midry. Bo ja za każdy wizerunek zabierałem, brałem sobie bronię. New Land reference, tak, dokładnie tak. Bardzo New Landowe, nie? Ale ładnie to wygląda z tej perspektywy. Dobła, teraz tak. Tu na dole jest gdzieś po pierwsze ognisko. Po drugie, skrót, nie? Pójdźmy bokiem, żeby na nic złego nie trafić. Nie, nie ma ogniska tutaj. Tu jest łaska na dole? Gdzieś jest, ale nie pamiętam gdzie. Tutaj. I jako, że będziemy bić chłopów, którzy są drzewami, to zrobimy sobie jakiś Ash of War pod ogień. Nie mam żadnego ognia. Skąd się bierze ognisty ten? Z zamku Radana, nie? Się bierze ognistą osełkę. Ale gdzie? To ja nie pamiętam. Jak gra, bo jak na mobki takie AOE po prostu jak boss robi. A czekaj, nie to. To nie z walki za bossy te dwa bodajże. Aż ja chcę zwykły ten, ja chcę zwykły... Zwykłą tą, zwykłą osełkę pod ogień po prostu. Wydaje mi się, że ona jest gdzieś tutaj. Dokładnie przede mną prawdopodobnie, ale nie jestem pewien, mogę się kurwa mylić. Tak mi podpowiada pamięć. Czy dobrze mi podpowiada? Bardzo dobrze. Ja to zabiję, żeby mi agro zniknęło. Okej. Dalej jestem w kombacie. Ała, z czym? Kto mnie do... Ty kurwo. Okej, wracamy tam, gdzie byliśmy. Gdzie my byliśmy? Tu? I teraz. Popioły wojny, cyk, cyk. I teraz ogniste, czy to? Czy... Nie, sztuki płomienia się lepiej skalują z wiarą, więc stąd mam chyba więcej damage'u. Tak. Chociaż teoretycznie mógłbym w ogóle dać na tego bossa sobie to pchnięcie całe śmieszne, oto. I ze sztukami płomienia. To jest też fajny Ash of War. Boże, nie to chciałem zrobić. Bo to jeszcze strzela i podpala mi broń na chwilę.
Nie mam tego lepszego, który mi się bardziej podobał, ale niech będzie. Z samych tych krabików, które tu biegają, nic nie dropi, nie? A, nie zdążę. Ja zawsze za późno zauważam ten wybuch, kurwa. Boże, nie wejdę mu na twarz. Ponapierdalam po dupie po prostu. Au. Co to jest za... Nienawidzę tego bossa. Mówiłem to już kiedyś? Czy tylko jakieś 30 tysięcy razy? A ten płaszcz kolców. Ten drugi musi coś lepszego dropić, nie? Ten drugi chyba czarne oczko dropi chłop. O Jezu, samym tym. Tam się zestunował, no nieźle. No musiał. Na nich ogień to nie jest dobry pomysł, nie? No kurwa, jeszcze wyjebałem w ścianę. Nic nie widzę. Jezusie Mario, nienawidzę go. Był disconnect jakiś, czy nie? Bo widzę, że znowu mi wyjebało czat na chwilę. Upsi daisy. A mogę tu użyć? O matko? Nie. Pieczęć rycerzy ognia. Co to robiło? Ja nie pamiętam. Całkowicie. Ja wszedłem tu, gdzieś idzie dalej progres, a ja chciałem oczko jeszcze czarne zgarnąć. Nie mam perfumów w tym przejściu. Nie tak. Chciałem światełko. Więc zobaczymy, jak będą sobie inne bronie radzić. Z tym pieprzonym kwiatkiem, nie? Czekaj, ja teraz jestem jeszcze za blisko, a czy za daleko? Jak zobaczyłem pierwszy raz ten most, to byłem mega podejrzliwy. Myślałem, że on się urwie. A może można go urwać samemu? Ty, czekaj. Tak jak w Destrze. Nie. I zrobić z niego drabinkę na dół. I tu jest kolejny skibidi fragment. Czy będzie kontynuowany Pedro Run tutaj? Nie wiem. I, no, jeśli kiedyś będzie, to na pewno nie w takiej formie, jak był na podstawce. Bo jako, że tu są upgrade'y do summonów, to fajnie, ale... Ty czekaj, ja nie tu chciałem być. Ale... Gdzie jest ta Marika, co ją trzeba ten... Bo to nie tą Marikę się obraca, nie? Nogi o nogi. Gdzie była ta Marika, co ją trzeba do koniarza? Ja chciałem do koniarza dojść, a nie do słonecznika. Zmienimy to w taki sposób, że będę mógł sobie chociaż w open worldzie robić rzeczy, które są bez summonów, w sensie robić samemu damage. Bo na przykład jest łezka, w końcu jest łezka do summonów. Tylko, że żeby ją zdobyć, no to trzeba oczywiście zabić kurwa koksownik. A koksownika nie zabije summonami, nie? Szczególnie tego jednego, bo w niego trzeba rzucać wielkimi dzbanami w głowę. Chyba, że kurwa, no nie. Nie wyobrażam sobie. Chyba, żebym przydał mimika, który by miał w ręce jednego dużego pota. Ale to... mega dalekiej przyszłości. Ja prędzej przejdę całą podstawkę plus DLC na gitarze, niż zrobię Pacifist Run. Tak naprawdę w DLC. Z którego miejsca się do koniarza idzie, żeby kliknąć Marikę? Bo ja się zajebałem w akcji, ja myślałem, że to ja dobrze idę, ale pewnie z jednego z tych, które skipnąłem, co? Cofnijmy się jeszcze raz do tego. Gdzie to było? To było to. Nie to. To. Radan na gitarze, nie mogę się doczekać, ja też. Znaczy wiesz, pewnie zrobię taki sam cheese, jak zrobiłem na normalnym przejściu, nie? Więc w ten sposób. Czekaj, bo w tę stronę jak się idzie, to się idzie do kolejnego gluta, nie? Czy w drugą stronę? A nie, w drugą. Do kolejnego drzewca, że tak powiem. A tu jest w ogóle... A! To będę miał inwazję? Czy nie? Nie. Gdzie jest inwazja, co koleś dropi Ash of War podobny do tego? Tylko, że trochę inny. To ma follow-up z ciężkim.
Bo ja to miałem, ale nie wiem, nie pamiętam skąd. Z tego, co tam są te duchy drzewa, to polazłem dalej do wind. Win? Win? Windy. To są tylko krabiki, nie? Krabiki mnie nie jarają. Raz je zabiłem, wystarczy. Mogę na konia, proszę. Tu jest ten drugi. Ojej! Ja, tutaj. A i miałem nadzieję, że jeszcze jedna, zanim wybuchnę. Z niego leci tęczówka, czyli to dobrze pamiętałem. A jak się szło, kurde, tam gdzie ja chcę iść? To już nie pamiętam, fuj. A tu nie będzie trzeciego jeszcze przypadkiem? Bo on mi tu wyskoczył jak byłem. Nie wiem, czy mi się ta lokacja nie pomyliła teraz całkowicie. Zajebałem się w akcji. Pest. F-E-S-T. Na pewno chcę wrócić na piętro wyżej, bo tam jest jedno miejsce, gdzie nie byłem, nie? Tu gdzieś jest winda, ale nie pamiętam gdzie. Chyba dwa były. No właśnie, też pamiętam dwa. Też pamiętam dwa. W Belerat też są dwa, ja wiem, ja wiem. Tylko że on, ten drugi, co teraz biłem, on mi wyskoczył w innym miejscu troszeczkę. Striggerował się, więc trochę mnie zdziwiło, że biłem go w tym miejscu, w którym go biłem. Dwa w Belerat, tak. Jednego bijesz i pójdziesz dalej i znowu ci kolejny wyskakuje. Tam na tym bagnistym miejscu, nie? Co się skacze na dół, że tak powiem. Czy uda mi się tędy przejść bez zabijania tego typa? Kurwa, jak te ogniki będą mnie gonić, to może być ciężko, ale spróbuję. Ech, bo nie chcę mi się z nim napieprzać znowu. Chyba z Patty się zajebał, nice. Jednego zabiłeś, co to liczbę na poison dropi. Czy może mi się pojebało i jest jeden? Wydaje mi się, że są też dwa. Dobra, bo tak, ja skręciłem od razu tutaj, żeby włączyć wodę i tam doszliśmy do słonecznika. A tutaj dalej jeszcze jest kolejny zakręt i czy on mnie prowadzi tam, gdzie ja chcę być? Jak trudno jest im wejść na backstab? Kurwa. Okej. Okay. Nie próbowałem tego w ogóle na moim pierwszym przejściu, nie? Wchodzę im na backstaby. I czy ja tędy tam dojdę, gdzie chcę dojść? Może? Zaraz zobaczymy. Czy może tu niżej? Nie, tu niżej nie ma nic, tu się spada. Ale jeszcze powinno być jedno wejście gdzieś po lewej, nie? No właśnie tu. A, tylko że teraz tu nie ma wody. Schizowo. Schizowo. Zajebiście. Ach. Pod wielką pałę nie trzeba backstabów, prawda. To prawda. I to, stąd dojdę właśnie do dzikarza, tak? Dziwkarza. Na nim coś czuję, że zostaniemy trochę dłużej niż na poprzednich bossach. I żeby jego zabić 3 albo 4 razy, to będzie potrzeba więcej czasu. Ja myślę, że jego sobie jako następnego zrobimy, jako że po nim są skibidi fragmenty sztuk 5, nie? A, bo my z magazynu wychodzimy, no jo. Dzik jest easy? Dla mnie nie jest. Dla mnie nie jest. Mi dzik zajął najwięcej czasu ze wszystkich bossów z całej jebanej gry, z całego DLC. Więc dla mnie to będzie... potężna nauka, bie Radan. Nie dziwię się, ja jakbym nie scheezował Radana. A czy to było zabicie? Nie powiem, że to jest cheese. Zabiłem go bronią po prostu, nie? Zwykłą. To też bym miał trudniej. Weźmy sobie to pod lód, bo nie pamiętam, co tu się dalej dzieje. Jak daleko jeszcze jest do tego gościa. A, to jest już tu... A, nie, tam jeszcze jest chodzenie pod raftersami, nie? Chodzenie pod raftersami. Te chujki kastują spele, jak się ich nie zabije. Paryjska tarcza pchnięć, o tym myślałem, okej. Okay. Ile jest tych tarcz do pchnięć w DLC? Ktoś znalazł więcej niż dwie?
Bo ja znalazłem dwie właśnie tylko. Te dwie. I żadna z nich w zasadzie nie ma 100% obrony przed fizykiem. A byłoby fajnie taką znaleźć na shield run. Na samą górę, tak, na samą górę trzeba iść. Doszedłem do Mesmeralego, odkładam na jutro na spokojnie. Nie dziwię się, szczerze mówiąc, nie dziwię się. Ja też lubię, jak wiem, że jest jakiś duży boss przede mną, to sobie go zostawić na później. Bo wiem, że na przykład danego dnia go na pewno już nie klepnę. A, to jest ta drabina bez kitu, my ją widzieliśmy z dołu. Ja chciałem stąd skipa robić za pierwszym razem. Skacząc z tych kamiennych tabliczek, ale zgadnijcie co. No kurwa, nie da się. Adios. Ja tu gdzieś mogę skoczyć? Nope. Jestem ciekaw, czy odkryję jakieś w ogóle miejsca albo sekrety, których nie odkryłem za pierwszym przejściem. Okazuje się, że są tylko dwie takie tarcze, czyli obie są tutaj, tak? Boże. Sześć obrotów. Ja pierdolę. Chuj, zdechnij, proszę cię. Czyli na moim shield runie, jak shield only run będę robić, to muszę przyjść do zamku Mesmera w pierwszej kolejności, po te tarcze. A to oznacza, że Hipcia zabijemy jeszcze bez tej tarczy zajebistej. Tu na razie chyba nie wejdę. Czy wejdę? Czy mam tu zeskoczyć? Ja tu już byłem. Byłem, nie? Byłem. Gdzie mam iść teraz? A wiem, przez okno. Identycznie zrobiłem za pierwszym przejściem, nie? Że tu przyszedłem, wyczyściłem, miałem takie, tu kurwa nic nie ma. I się okazało, że trzeba wejść przez okno, żeby tam dojść. Jest, 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 now I remember. Cienisty słonecznik. Foreshadowing walki, która będzie. Ale nie w tym miejscu akurat. Hipcia można skipnąć i tyle? Chyba nie, czy można? Dostać się od tyłu. A to ja nie wiem jak się... A rzeczywiście, ktoś mówił, że od tyłu wszedł, ale ja nie wiem jak się wchodzi. Od tyłu, bym musiał sobie googlnąć pewnie, jak wejść do tego miejsca od tyłu. Podobno można, no właśnie, dzisiaj ktoś na czacie nawet mówił, że nawet hipopotama nie spotkał za pierwszym podejściem, bo wszedł od tyłu. Tam ciągle jakiś item leży, nie? Ja ciągle nie wiem jak go zdobyć. A, bo te są martwe, okej. Mogę wyjść wyżej, ale... Kurwa no, wyżej celuj babo. To jeszcze sobie wezmę. Nie zrzucaj mnie tylko. Bo od tyłu po belkach da się przeskoczyć, ale ja z pamięci mówię. Okej. Okay. Od tyłu. Ja nie mogę mapy teraz włączyć. Bo od przodu to się wchodzi tędy, nie? To mówiąc od tyłu, to mówimy o którym wejściu? Lewo czy prawo? Witam co ubite, a takie różne. Nie wiem, kiedy sobie poszedłeś, więc ciężko mi powiedzieć. Prawo. Tu od tej strony, gdzie wchodziliśmy stąd? O tym, który właśnie stosowałeś. I ja jestem w środku cały czas, ja nie wchodziłem od zewnątrz. Ja wchodziłem hipciem. Podejdziesz? Teraz wchodziłeś od tylca, ale ja nie wiem jak wyjść na dwór stąd. Na taki prawdziwy dwór, że tak powiem, nie? Dlatego, że żołnierzyka nie bije. Chuj mu w dupę, nie obchodzi mnie on. Ja tu chciałem wejść, czy nie? Co to jest za winda, kurwa? Nie mam Nie! Tak? Nie, nie wiem. Gdzie ja, kurwa, jestem? Ja chciałem wejść wyżej przecież, nie? Co to jest za gościu tutaj? Czym on tu jest? A, to jest ten item, o którym mówiłem, że nie wiem, jak go zdobyć. A, okej, zajebiście. Ja muszę iść na drabinkę. Z góry przeskakiwałeś, nie wiem, którędy przeskakiwałem. Bo zobacz, platforma, no. A ten koleś, co tu był? To on spadł, czy gdzie on jest, kurwa? Gdzieś kastuje we mnie spele, ale... Z dołu, spadł, dobrze, chuj mu w dupę. W ogóle mi go nie szkoda. Ten item na tym... Nie pamiętam, co to jest, ale pamiętam, że po niego skakałem i miałem takie... Chyba nie warto. Proszę cię, kurwa. O Jezus, oje... Nie, nie chcę... Nie chciałem rolować, bo się bałem spaść. Miałem nadzieję, że przeżyję. Guess what? Tam spadasz chyba obok tej windy, co tam było, jak umierałeś. Nie patrzyłem, gdzie spadałem, jak umierałem. Szczerze mówiąc. Okej. Okay. Jakiś fajny eldenowski hełm przy Niku dostałem za oglądanie. Czy za oglądanie się dostaje? Co wy gracie?
A ja się pytałem ostatnio kogoś na czacie, nie? Skąd masz taki zajebisty hełm? O Jezusie, czekaj, czemu ja tu jestem? Ja tu chciałem być? Nie wiem, oby. Czy ten chujek mi będzie widział, jak ja będę kucać? A ten item? Będzie mi widział, kurwa. To jakiego aima mają te kulki, to jest pojebane. Da, nie to? Okej, one już znikają, a tu doleci? Jaki to ma zasięg pokurwiony, człowieku! Gdzie mam iść teraz? Tędy? Nie, tak? Nie, nie wiem. Ale nie panikuję. Ty panikujesz. On tu idzie. Ja sobie zejdę tą, bo nie mam pojęcia, nie pamiętam gdzie tu szedłem. Zejdź, kliknij! Wszedłem i dostałem powiadomienie. To zajebiście. Bo ja też chciałem, kurwa to, ale nie wiem skąd to wziąć, już teraz wiem. Ja tu już byłem, ja tu zaczynałem! Gdzie chcę się dostać stąd? Wiesz co, weź... Jak grałem pierwszy raz, to wyczyściłem wszystko i mogłem spokojnie myśleć, patrząc na to wszystko, ale teraz, kurwa, gdzieś mi skrzeczy gówno na górze. Aha, no to zajebiście. Wyskoczyć gdzieś trzeba, ale cholera, nie pamiętam z której strony. Pewnie będzie tam jakiś item, nie? Tam, gdzie muszę zeskoczyć. Tędy wszedłem przed chwilą, więc to nie jest tutaj na pewno. Jest drabinka do góry. Pewnie tam. Zapaliła się lampka. Jeszcze z bronią bez stagera czyścić archiwa. No ci kolesie czerwoni to jest tragedia. Tragedia. Klepać ich tak po troszeczkę demerzu. Tam jest ta drabina, dobra. To jest ta drabina. Pode mną co jest. Chyba. Tak mi się zdaje. Czy mam rację? Kurwa, nie, ja tu wjechałem przed chwilą, nie? Czy nie? Nie wiem. Nie, ja teraz jadę do nie wiem gdzie. Do dzika czy nie? Czy ja się wracam po prostu? O Jezusie, bym kurwa spadł, no. Aha. Coraz bliżej, coraz bliżej. Czy różnicy popatrzył? Niekoniecznie, bo ja wczoraj miałem 9, a dzisiaj mam już... W sensie tych z błogosławieństw. Dzisiaj mam już 13. Więc nie wiem... To nie jest aż taka różnica, nie? Jest teraz lepiej, łatwiej, ale to nie jest duża różnica. Okej, okay, jest i dzik. Ty, czekaj. A, bo czekaj, tu jest dzik. Dzik dzikiem, a tu jest omatko do użycia, nie? Tu jest omatko do użycia. Jak użyję omatko, to wyjdę na tą zieloną trawkę, dobra. Tak to działało. I jak zabijemy dzika, to będziemy mieć już plus 15. Upgrade'ik. No dobra, to co? Setup pod dzika trzeba zrobić. Na odpierdol, ale doprowadzony. Tam się doprowadziłem, człowieku. Dobra, jak on się nazywa? Gajusz. Zobaczmy, czy są jakieś jego rezisty na Extra Life'ie, co? No brak, kurwa. Ale wiemy, że krwawi i wiemy, że da się go oblodzić. Pytanie, jakie mocne ma rezisty na to krwawienie i narodzenie. No nie, tu nie ma żadnych informacji praktycznie o nim. Hitbox jest clearly working as intended. Hitbox na tej szarży jest tak skurwiony, że chuj mu w dupa. Na tym zielonym jest coś ciekawego, bo ja zobaczyłem 3 sentinele i bestie spadającej gwiazdy i skipnąłem lokację. To miejsce tutaj cię może zaciekawić, bo tutaj jest jedna z rzeczy, którą możesz zrobić do questa dla tego pana tutaj. Więc to cię może zaciekawić. A tak poza tym, to tak jak mówisz. 3 sentinele. Gdzie one są dokładnie? Tutaj. Tutaj jest wioska Mariki. Tu jest miniboss. A tu jest coś, co możecie interesować. Nie jest to ciekawe, ale popycha questa. Więc tak bym powiedział. A dobra, weźmy popiołki. Na bank nie uda mi się zrobić żadnej postawy na tym bossie, nie? Bo on jest popierdolony. Więc możemy o czymś innym pomyśleć. O, mam gamić zabójcy na tej postaci. Ciekawe. Nie chcemy iść też pod stagery, więc stagera nie będę brać, żeby go na siłę nie stagerować. Czyli co? A ja tu mam Bloodhound Stepa? Chciałbym się nauczyć tego bossa bez Bloodhound Stepa, ale Bloodhound Step jest... Kurwa, dobre, nie mam Bloodhound Stepa tutaj. Możemy też iść po prostu bez Ash of War'a żadnego. Albo... Czekaj, czekaj. Cięcie błyskawicy zostawia mi buffa na broni, nie? I to też mi zostawia buffa na broni. Tylko jak zrobię pod Bleeda broń, to nie będę miał... cięcia. Weźmy to. I spróbujmy go porolować po prostu. Setup na niego. Jeśli chodzi o soczki, pójdziemy pod defensywę znowu, nie? Pójdziemy pod defensywę znowu. Tu chyba nic nie zmienia nawet, bo to jest już defensywne. Krwawa dama, tak się nazywa teraz? Krwawa dama bez kitu. Ładnie to brzmi, nie? Kolejna rzecz. On bije tylko fizycznym damage'em, nie? Jego damage grawitacyjny też jest fizyczny. Więc od zera. Na pewno to się przyda. Tylko fizykiem bije, nie? Niczym innym. Dosłownie, kurwa, niczym innym. Muszę save'a jeszcze zrobić, jak ustawimy, co chcę ustawić.
Taki wyskoku możemy wziąć, bo może się przydadzą. Może. Alexander Shard nie. Poise. Chyba nie chcę. Być może się pokrwawi, chociaż ja nie chcę damage'u, nie? Ja nie chcę, ja chcę po prostu przeżyć dłużej. Możemy wziąć buffy dłuższe. I to niech będzie. I teraz ja sobie zrobię save'a. Raczej go nie zabijemy za pierwszym, ale zrobię sobie save'a, żeby mieć go tutaj na gajuszu właśnie. Logicznie jakoś utłumaczone jest, że trzeba użyć gestu przy Marice, bo ja wiadomości sobie podejrzałem. W sumie tak wiadomo w DS3, nie wiedziałem logiki tylko wiadomości. Nie wiem. Dla mnie też to jest zawsze nielogiczne i nie wiem, nie powiem ci. DLC, gajusz. Jeszcze sobie go spróbujemy parę razy dzisiaj. Pewnie mi wpierdoli jakieś 30 tysięcy razy, bo nie potrafię się z nim bić całkowicie. Na gajusie można zrolować jego AOE i go spaniszować, ale mówisz o tym AOE między pierwszą a drugą fazą? Czy o którym? Szarża ma powalony hitbox, tak, ja to potwierdzam. Szarża jest zjebana, tak, na tym między fazami, okej. Okay. Ja nie łączyłem buffów, czekaj. Opie, poczekaj. Daj mi tutaj chociaż to włączyć. Żebym żył dłużej. Damage'u nie muszę, ale żyć chcę dłużej. No i właśnie. Ale rolować w prawą stronę, nie? Tą szarżę można. Ale i tak nie wchodzi. Jebać tą szarżę. Bo jakie to mało damage dostaje teraz. Jak mam wszystko pod defensywę. A to jest to combo, które mnie tak karało na pierwszym przejściu. Ja się uparłem, jak przychodziłem pierwszy raz. Żeby go za wszelką cenę sfokusować damage'em, a nie przeżyć. Można spływać spieszać na koniu, to powodzenia. Nienawidzę tego kombosa. On mnie tyle razy porobił. To combo i ta jego szarża. Tyle razy mnie porobiły, że nie zliczę. O Jezu, no właśnie. Problem z tym, żeby tajmować to, co jest tragedia. Ale nauczymy się. Myślałem, że mnie kopnie. Z rogi można mu się przerolować, ale to było mega risky, nie? Easy first try. Dobrze, że zrobiłem tego save'a. Nie, to nie była piękna walka, nie? To nie wyszło pięknie. Rolować w niego tylko w ostatnim momencie, imo, a w lewo... Prawo to z małym ciężarem. Ja mam mały ciężar, ja specjalnie pod light role gram. Raz przeskoczyłem za niego, ale potem już nie podziałało. Dziwne jest to, że broń z niego jest pod zwykłe kamienie i ma Ash of War do zdjęcia, prawda. Ja też się zdziwiłem. Jak zacząłem wzmacniać tę broń, bo stwierdziłem, a, wzmocnię sobie ją na maxa. Zacząłem klikać, patrzę, ej, to są zwykłe kamienie i miałem takie... Kurwa, co? Dziwnie, dobra, zrobimy reset. Tego bossa DLC. Nie spodziewałem się, że padnie za pierwszym. Ale naprawdę, te buffy pod defensywę, pistkie, żeby mieć, daje taką robotę. Ash of War, Ash of War, toczki i tak dalej.
jak poszedł tańczący za tym podejściem. Zabiliśmy go 3 razy. Trochę się musiałem go pouczyć, ale ja żadnego bossa nie wymasterowałem jeszcze, nie? Dlatego przed każdym z nich sobie zrobiłem save'y, żeby w razie czego, jakbym chciał do niego wrócić, to się pouczyć jeszcze, nie? Więc wydaje mi się, że jak będziemy SL1 robić... Na SL1 robienie tych bossów i uczenie się tych bossów to jest tragedia, nie? Jeśli boss cię każdym atakiem one-shotuje, to się dużo nie nauczysz, bo więcej czasu spędzisz, kurwa, na loading screenach i na buffowaniu się przed walką, niż na samej walce, nie? Niż na samym staraniu się przeżyć. Więc dlatego jest ten run, żebym ja się pouczył po prostu. Nie chciałem tego zrobić. Wypij soczek. Wiecie, co powinniśmy zrobić? Dać się zabić. Bo on z tej strony zaczyna tylko raz walkę, nie? A tak to leci z przodu. Dajemy się zabić. Specjalnie, już śmierć dodam. Żeby... zacząć walkę tak, jak się po śmierci zaczyna. Słyszałem, że go się nie ruje w prawie, tylko skakanie i obchodzenie go. Znaczy, jak szarżuje, to na pewno go nie obejdziesz, nie? Bo on ma taki tracking na tobie, że jak się tylko poruszysz w prawo, lewo, to on od razu skręca. Przeskoczenie brzmi ciekawie. Przeskoczenie brzmi ciekawie, szczerze mówiąc. Możemy spróbować. Po to jest ten run, żeby próbować nowych rzeczy. I mamy dobrą okazję, bo jest sam początek walki. No nie. Nie przeskoczysz go, ni chuja. Za wysokie ma te rogi. Okej. Kopanie po mordzie. Parę razy mi się udało przerolować to, nie? Tą szarżę. Kopnął mnie jeszcze. Od tego kombasa po prostu trzeba spierdalać. On jest zjebany. Niepotrzebnie ten drugi atak. Można spaniszować, jak najbardziej. Ojej, podwójne. A ja się chciałem napić. Ajajajajajaj. Słyszałem, że to techniki no-hitowe. Możemy sobie zobaczyć jakiś no-hit Gaius. No-hit Gaius. Żeby zobaczyć rzeczywiście, jak ludzie to robią z tą szarżą, bo ta szarża mnie najbardziej męczy. Nie wchodzi mi twój build, chodzi mi o to, jak szarżę rolujesz, chłopie. No, okej. Wejdź sobie i pokaż mi szarżę. Przez róg. Roluje przez róg, rzeczywiście. Po skosie. Niech jeszcze jakąś szarżę zrobi. Czy tak samo go zroluje, czy w inny sposób. On ma jakąś podatność na lightning, czy po prostu... ten gość sobie stwierdził, że go lightningiem zajebie. No nie, tylko jedno będzie miał na początku walki, nie? Tylko jedno będzie miał na początku... O nie, jest kolejna. I znowu przez prawy róg ją zrobił. Okej. Okej. Rolowanie przez prawy róg Gajusza. To jest to. Ale to wygląda na tak mocno skonstruowane pod iframesy, że to jest straszne aż. Że nie ma jakiegoś łatwiejszego sposobu, żeby to zrobić. To ma 3 ataki. Pamiętaj, Paweł. Jeszcze 3. Siup! Ciężkiego przetrzymanego nie można. No nie, teraz piję, hopi! Daj się napić. Nie lubię tego kombosa bardzo. Oh.
bym był ciężki, przytrzymany na luzie, nie? O, kulka, to trzeba spierdalać od kulki. Połowa mobów, bossów, ma taki atak, który... Aż ty kurwo jebana. Taki atak, który... podnosi się na nóżkach i coś głupiego robi. O właśnie. Uj, uj, uj. Byłem już za nim! What the fuck? No dobra. Nie czuję tej walki. Całkowicie dalej. Szczególnie tej szarży. Ta szarża to jest najgorsze, co może być. Kombo, okej. Okay. Kombo da się wyrolować. Na lightrollach generalnie ta walka jest dużo łatwiejsza niż bez lightrolli, nie? W ogóle mam wrażenie, że jak będę robić w przyszłości to DLC, to będę starać się na większości buildów przynajmniej. Ja dobrego save'a kopiuję. Na większości buildów grać pod light role. Nie lubię u niego tego pchnięcia włócznią. Jak jesteś przy nim, to jest nad tobą i mi się wydawało, że mi nie trafi. Prawda, niektóre ataki tak wyglądają, no. Jakby nie powinny trafić, a jednak trafiają, no. Prawy róg. Jak ten gość rolował. No nie, to jest pojebane. Oła. Jestem już za rogiem, a i tak dostaję, no. Wszystko co miałem, to zostało zużyte w tym momencie. Że te kamienie są mało celne. Nie czaję tej szarży. Jebane kurwa rogi. Niepotrzebnie macham tyle razy. Ale kop dalej. Spróbuj mój heavy atak zrobić jak mini faza. Zły roll. Co, szarża? Nie. Teraz szarża. Żeby pod takim kątem idealnym zrobić. Mam wrażenie, że każdy z tych bossów w większości ataków ma opening na maksymalnie dwa moje ataki, mimo że mam bardzo szybką broń. Więc jak się gra wolną bronią, to tym bardziej masz jeden atak i koniec. Oj, lecz się.
umierać? Tak, kurwa, no to combo. To combo nie zliczę, ile razy mnie zabiło na pierwszym przejściu. Był disconnect czy nie? Znowu mi się czat kurwa rozłączył i nie rozumiem. One more try. Znaczy one more kill. One more kill, please. I pójdziemy dalej, boss odblokowywać. Nie widzę tych rogów, kurwa. One się chowają tak w tej jebanej... Czemu ja próbuję wcisnąć atak podczas tego kombosa? Czy mnie pojebało do reszty? Stamina. Niepotrzebnie trzy ataki. To co mówiłem. Dwa ataki maksimum, nie? Animacja picia pod ścianą. Jestem chujowo fest, bym powiedział. Poczułem stresik. Przestań tego używać. Au. Aż... Ten atak bokiem też jest dla mnie strasznie słabo zakomunikowany. DBH. Już chciał kopać. Już chciał kopać, skurwysyn. No dobra, no. Trzy zabicie Gaiusa. Mam na niego save'a. Wiecie, to by było fajnie zrobić? Fajnie by było zrobić. Tak sobie rzeczywiście po 3-4 podejście na bossa, chyba że chciałbym więcej. A jeszcze później, po skończeniu całej gry, przelecieć się po wszystkich save'ach po kolei, wizerunkowych. I zrobić wszystkie bossy po kolei no death, bez śmierci. To byłby taki ultimate test, tak mi się zdaje. Na mesmerze też AOE można zrolować w bossa i go paniszować, to wiem, tak. Super uczucie paniszować AOE, później radan i już rolowanie AOE nie działa. Na radanie w ogóle żadne rolowanie, kurwa, nie działa, mam wrażenie, nie? Żadne, całkowicie żadne. Pyk! To co? Następnym bossem, jakiego będziemy męczyć, to będzie słonecznik. I po słoneczniku pewnie pójdziemy już do mesmera, tak mi się zdaje. Co mamy jeszcze w open worldzie? Mamy na pewno midrę. Tylko, że nie mamy go odkrytego jeszcze, więc tam będziemy... Ja nie pamiętam, jak się w ogóle tam dochodzi. Pamiętam, że jest ten summoner chujowy boss, który mnie strasznie denerwował. Jest baba od palców, do której musimy drugi dzwonek włączyć, nie? Drugi dzwonek jest tutaj. Do niego dojdziemy chyba z plaży stąd. Więc możemy, jako że mamy już to otwarte, to możemy w ten zadymać. Możemy w ten zadymać i możemy babę od palców zabić. Midrę możemy znaleźć po prostu. Jakie są jeszcze bossy z wizerunkami? Elden Ring DLC bosses. Jak ktoś nie chce widzieć wszystkich bossów, to proszę nie patrzeć. Jest tak. Lew, Relana, Mesmer, Midra, to o tym mówiłem. Że możemy do niego iść, tylko że tam jeszcze nie mamy wejścia. Bittersent Knight padł, Skadu Tree. To słonecznik, Gajusz, Romina jeszcze jest. Metyr i... Final boss, nie napisali jaki. Okej, okay, czyli wszystko mniej więcej. Bo na ten moment mam save'ów ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, plus tu będzie szósty, tylko że pięć, bo piąty jest przed tym. Przed hipciem. Przed hipciem, bo hipcio jest też wymagany do przejścia gry. Więc też wypadałoby go się nauczyć, nie? Możemy wbić Skadu Tree, Skibidi Tree. Dwa kolejne levele. I teraz mamy
15 poziom Skibidi. 15 poziom Skibidi. Dobra. Ale na dzisiaj będziemy kończyć. Sena, nie widzicie, tak? Nie widzicie. Na dzisiaj będziemy i tak kończyć, bo jest już po północy. Skibidi scena, tak? Proszę. Ja słyszałem, że mitralnej... Midra, tak? Jest S-tier w najfajniejszych bossach na... plus 19, to nie poszedłeś i go zaklikałeś. No i trudno. Wykorzystałeś... Jeśli miałeś plus 19, to... bardzo kurwa dobrze. Ja też do tych bossów podchodziłem, nawet nie wiem na jakich poziomach, szczerze mówiąc. Bo jedyny moment, kiedy ja sprawdzałem, ile mam blessingów, ile mam tych Skibidi blessingów, to jak mnie czat zapytał, jaki mam poziom tego, bo ja na to całkowicie nie zwracałem uwagi. W ogóle nie szukałem tych ostrodrzewów sam. Jak znalazłem, to znalazłem. Jak nie znalazłem, no to chuj. Więc tylko tyle, co sam organicznie znalazłem, nie? Ale nie zwracając uwagi nawet ani trochę. Dobra, kończymy. Kończymy na dzisiaj. Widzimy się w piątek dopiero. Jutro sobie zrobię przerwę. Chcę się wyspać w końcu. Więc no... jako, że jestem na urlopie, wypadałoby chociaż raz się dobrze wyspać, tak porządnie. Żeby móc sobie pozalegać jeszcze po pobudce w łóżku przez godzinę, nie? Tak się budzisz i sobie siedzisz, myślisz sobie, ale zajebiście, że mam wolne. Ja takiego dnia nie miałem ani jednego, od kiedy premiera DLC była, bo musiałem cały czas edytować wszystkie streamy, nie? Więc mam piwny piątek. Ja kupiłem sobie winko, więc będzie u mnie winny piątek, ale będzie alkohol, więc będziemy te bossy uczyć się na nietrzeźwo. A tymczasem pamiętajcie, że jest YouTube, pamiętajcie, że jest TikTok, Discorda mamy i że możecie kupować gierki z mojego linka z tego, jak to się nazywa? Instant Gaming. Dziękuję za kupowanie, widziałem, że tam jest tych parę osób dobrych kupiło już z mojego linka na pewno Shadow of the Erdtree, nie? Czekaj, niech policzę, ile osób kupiło Shadow of the Erdtree. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób kupiło z mojego linka Shadow of the Erdtree. Więc bardzo dziękuję. Chylę się po same kule, kłaniam się po same kule i dziękuję, nie? Bo dla mnie to są też później pieniążki na gierki. Z każdego waszego zakupu mam 3%, więc no, Dankeschön. Na trzeźwo Radana, do Radana raczej w piątek jeszcze nie dojdziemy. Nie wydaje mi się. Redheada. Do Radana raczej w piątek nie dojdziemy, nie wydaje mi się. Będziemy męczyć słonecznik przede wszystkim, po pierwsze. Ale w ogóle, kurde, mam wrażenie, że ja podchodzę do tych bossów i je robię tak za luźno dzisiaj, nie? I wczoraj. Może to trzeba... Nie wiem, może jak była premiera, to byłem bardzo zestresowany i za mocno próbowałem iść pod naprawdę napierdalanie ich na chama, jak największy damage i w ogóle, a odpowiedzią było po prostu nie grać pod siłę, tylko zagrać jak człowiek normalnym buildem, normalnym w cudzysłowie, i bardziej się zwrócić, skupić na przeżyciu. Tamaya mówi, że po DLC bossy z podstawki są gigawolne, nie dziwię się. Bo na pewno są wolniejsze, nie? Tak jest zawsze w DLC-kach, że DLC-ki są trudniejsze w grach FromSoftu. Ale no, póki co, szczerze mówiąc, nie czuję, żebym nienawidził tych bossów tak samo jak za pierwszym przejściem. Oprócz Malenii. Malenia jest zawsze wolna. Malenia po prostu ma parę ruchów, które są bardzo wkurwiające. Ale Malenia generalnie jest wolnym bossem, tak naprawdę. Jest bardzo czytelnym i bardzo wolnym. Jak dla mnie. Szczególnie w pierwszej fazie, gdzie czasem musisz naprawdę do niej specjalnie podejść i ją zachęcić do tego, żeby cię zaatakowała, bo ona lubi chodzić sobie z tyłu i patrzeć, nie? Więc no. Ale jak na razie, jak sobie teraz te bossów się uczę, to czuję, że one są do nauczenia się rzeczywiście. I to moje narzekania, że one są trudne, to trochę były na wyrost. Oprócz Radana prawdopodobnie. Radan pewnie będzie ciągle kurwą jebaną. Szczególnie w drugiej fazie oczywiście, nie? Bo głównie o drugą i trzecią fazę chodzi. A tak poza tym wydaje się na razie git! Idziemy spać. Czy z drugim zdaniem zmieniłeś zdanie o jakimś bossie? Na pewno dużo bardziej czytelny stał się dla mnie. Czekaj, jakie tu mam save'y. Spojrzę, jakie mam w ogóle. Mieliśmy lwa. Lew stał się dla mnie dużo bardziej czytelny. Wciąż jest trudny, ale jest dużo bardziej czytelny. Gajusz teraz... No ciągle jest ten atak kłami, nie? Wiem, jak go dodżować teraz iframesami w prawy róg pod idealnym kątem, co nie będzie łatwe. A tak poza tym reszta ataków jego wydaje się być dość dobrze zakomunikowana. Może oprócz tego jeszcze walnięcia barkiem psiaka może. To mi się też nie podoba, ale to też jest do wyuczenia się po prostu, nie? Hipopotam przed zamkiem Mesmera, czy na wejściu do zamku Mesmera, no jest, ma dziwne hitboxy. Nie wiem, czy tu jest coś do poprawy. Z mojej strony oczywiście, że tak. Role przede wszystkim. I nie gridowanie. Ja zauważyłem teraz, jak biję te bossy, że w większości przypadków dostaję opening przy tej szybkiej broni na dwa lekkie ataki. Maksymalnie przy jakimś dłuższym openingu 3, ale to jest maksimum, nie? Więc jak ktoś da wielką bronią, opening ma na maksymalnie jeden atak prawdopodobnie. Taki rzeczywiście pewny, który mu nie zada damage'u, że po nim jeszcze ma czas, żeby zacząć rola
jak będzie leciał atak bossa, nie? Putrescent Knight, czyli ten gnijący, biały. Co tam było? Potrafię go rolować jako tak. Wydaje mi się, że każdy jego atak jest spokojnie do wyrolowania. Jest jeden atak, który jest fajny do podskoczenia, bo on atakuje od góry jeden atak w kombosie, a drugi jest bardzo niskie cięcie przy ziemi praktycznie. Więc możesz podskoczyć i w międzyczasie jeszcze jebnąć atak z wyskoku. To jest fajne. Szkoda, że on tak bardzo mocno odjeżdża od ciebie za każdym razem, nie? To jest to samo, co jest na Nocnej Kawalerii w podstawce, że Nocna Kawaleria jebnie. Nocna Kawaleria jebnie i zacznie uciekać, nie? I to strasznie denerwuje. Relana, fajnie się ją paruje. Teraz wiem, jak ją parować mniej więcej. Trochę bardziej. Trzeba być blisko niej zawsze. Trzeba w nią wchodzić dosłownie, żeby to pary rzeczywiście się łączyło z jej bronią, żeby wchodziło jako pary, a nie partial pary. Więc myślę, że na przyszłych ranach, niektórych tam, gdzie będę mógł oczywiście, będę starać się ją parować. A tak poza tym, no nie nauczyłem się rolowania na Relanie. Rolana. Nie była Rolana, a Relana. Była tylko uczona dzisiaj do parowania. I tyle jak na razie. Tyle bossów przerobiliśmy. 5. Amulety pod defa, a nie ataki więcej oddają, tak. Tak, jak najbardziej.